Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selene. Zobaczcie co dla Was mam. Mam tutaj połączone trzy zestawy. Nasi przyjaciele są chyba na kempingu, bo mają przy sobie namiot. I są też psiaki, o, ale świetnie. I będą także na ognisku, wow. No to kochani, jeżeli jesteście ciekawi co takiego się wydarzy na ich kempingu, koniecznie oglądajcie dalej. No gdzie oni są? Mieli już być 15 minut temu, a ja tutaj czekam i czekam i czekam, a ich ciągle nie ma. Ognisko już przecież rozpaliłam, wszystkie napoje przygotowałam, namiot także już jest, a ich nie ma. No nie wiem co mam zrobić, może zapomnieli. No cześć, już przyszedłem. O, namiot? Przecież mieliśmy pływać, a co to? Czyżbyśmy się źle zrozumieli? No właśnie, co ty przyniosłeś? Przecież to miał być kemping. Mieliśmy być razem właśnie tutaj. Robić ognisko, pośmiać się, pospać pod gołym niebem, oglądać gwiazdy. A ty przyniosłeś deskę do pływania? O, chociaż jest z tobą twój piesek. Uf, 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 uf. O, rany, ale nieporozumienie. Naprawdę, myślałam, że się umówiliśmy, żeby pójść popływać. No, z drugiej strony, jak kazałaś nam przyjść do lasu, to się bardzo zdziwiłem, no bo w lesie przecież nie ma ani morza, ani jeziora. O, rany, no to nie wiem, myślałem, że się spotkamy w lesie, żeby ruszyć autami jakoś razem. A tutaj takie nieporozumienie, no nie... O, już przestań marudzić. Wydaje mi się, że tak czy inaczej jakoś sobie poradzimy, no nie? Przecież i tak kemping jest super opcją. Naprawdę możemy się także świetnie bawić. Cześć Wam, ale Was miło widzieć. No to co, jedziemy nad to morze? Co? No nie, no jak Wy mnie słuchaliście? Przecież to nie miał być wypad nad morze, tylko na kemping. Co Wam się ubzdurało? No nie rozumiem. Nawet Twój piesek ma dodatki do wody. No nie. No właśnie, widzisz? Ja też mam ze sobą nawet płetwy. No nie wiem, co nam się ubzdurało. Zobacz, nawet mam dla siebie okulary. No nie, ale może też jakoś będzie nam się fajnie tutaj bawić. No dobra, macie rację. Jakoś nam się uda tutaj dobrze bawić. Chodź, psiaku, na kolana. Coś wykombinujemy za chwileczkę. No dobra. Może byśmy na przykład powymyślali różne straszne historie, co? Dobra, to może ja zacznę wymyślać jakąś historię, a wy potem coś tam dokończycie. A więc uwaga, może... O, już wiem. Rodzinka w składzie mama, tata i piątka dzieci zamieszkali w pewnym domu. Ludzie mówili, że w tym domu straszy. Oni się nie przejęli tym wcale. W domu nie było nic prócz jedynego pustego obrazu. Próbowali go zdjąć na różne sposoby, lecz im się nie udawało. Wreszcie dali sobie spokój i zaczęli się rozpakowywać. No dobra, no to teraz może ja spróbuję. Potem na przykład co kilka nocy z obrazu spływała krew. W tym samym czasie ktoś z rodziny umierał. Może tak. No, w każdej rodzinie, w tej rodzinie ktoś zawsze umierał. Dobra, co by tu dalej? W ten sposób umarło już dwoje dzieci. Natala i Bartek. Oboje mieli po 12 lat. Gdy następnym razem obraz zaczął krwawić, Madzia szła do łazienki. Przechodziła koło obrazu. Obraz zwykle był czysty. Nic nie było na nim namalowane. Ale tym razem na obrazie był krwawy pies z napisem „Nie oglądaj się za siebie”. No dobra, no to ja teraz może coś wymyślę. Ale na przykład ciekawość zżarła Madzie. No i niestety obejrzała się za siebie i... nic już więcej nie zobaczyła. Ktoś, a razie coś, wbiło jej kuchenny nóż prosto w serce. Zwłoki Madzi przeniesiono do jej łóżka. Następnego dnia może rodzice zaczęli wierzyć, że to klątwa przeklętego obrazu.
O, Rajku, ale żeście wymyślili. Dobra, no to muszę coś dalej wymyślić. Wiem, postanowili z pozostałą dwójką dzieci się wyprowadzić. Niestety dom stanął w płomieniach. Nic nie ocalało, jedynie przeklęty obraz wisiał w powietrzu, jakby wisiał na niewidzialnej ścianie. Z jego ram płynął strumień krwi. Na obrazie był tylko krzywy, krwawy napis. Żegnajcie. Brr, ale się zrobiło strasznie. Już nawet się powoli ściemnia. Już nie mam ochoty nic kończyć. To się jakoś tak może nawet źle skończyć, wiecie. Wiecie co, nie, musimy się jakoś rozweselić, bo jeszcze będziemy się za chwilkę bać tutaj być. Tym bardziej, że mamy spać pod tym namiotem, no nie? Oj, dziewczyny, nie martwcie się, jestem z wami, w razie czego was obronię. No dobra, no to teraz czas rozweselić trochę atmosferę i może zróbmy sobie to ognisko, co? No dobra, no to rozpalamy ognisko, a ty, psiaku, zdejmij już te okulary, bo bez sensu je jeszcze trzymasz. Przecież czas się zabawić, zrobić ognisko i obejrzeć gwiazdy. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podobała ta krwawa opowieść. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku i się nie wystraszyliście, prawda? Jeżeli filmikom się podobał, to czekam na wasze łapki w górze. A jeżeli macie ochotę na więcej takich opowieści, to możecie na przykład w komentarzu napisać swoją własną, straszną historię, a najciekawszą z nich zaprezentuję na przykład właśnie z naszymi bohaterami od Barbie. A jeżeli filmikom się podobał i macie ochotę na więcej, kliknijcie oczywiście subskrybuj. A my się, kochani, widzimy już następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!